Dzień dobry, witam Cię serdecznie w czwartek 3 września tekstami biblijnymi z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy tekst pochodzi z Księgi Przypowieści Salomona z 12 rozdziału, 25 wiersz. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Drugi tekst wyjęty jest z listu apostoła Pawła do Efezjan z rozdziału 4. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zmartwienia to temat długi i szeroki jak morze, czy nawet ocean. W Biblii także mamy niezliczoną ilość tekstów pasujących czy odnoszących się do zmartwień. Tych naszych. Ograniczmy się jednak do tych dwóch wierszy usłyszanych przed chwilą. Zmartwienie przygnębia oczywistość. Zabiera pokój i radość, a nawet czas. Zamartwiając się, często zastygamy w naszych działaniach lub w tym, co moglibyśmy zrobić, a tego nie robimy z powodu zamartwiania się. Ale spójrz na to, co mówi druga część tego wiersza. Lecz dobre słowo znowu go rozwesela. Mam takiego przyjaciela, trochę starszego ode mnie, który ma niezwykłą umiejętność dobrym słowem, najczęściej pytaniem, wybić mnie z mojego przygnębienia czy rozterki. To są takie pytania terapeutyczne, które pokazują daną rzecz czy problem z zupełnie innej perspektywy. Nasza rozmowa nie sprawia, że problem znika. Nie czuję się wolny od problemu. Po prostu mam zupełnie inny pomysł lub nastawienie. Chyba każdy z nas ma w swoim zasięgu najlepsze, dobre słowo, jakie zostało nam dane, czyli Biblię. Jestem przekonany o tym, że im bardziej oddalamy się od Pisma, od Biblii, im rzadziej czytamy i poznajemy to dobre słowo, tym bardziej narażamy się na zmagania z problemami. Nie zrozum mnie źle. Poznawanie Słowa Bożego nie sprawia, że nie mamy problemów. Ale ono naprawdę zmienia perspektywę. Znasz ten czas, kiedy czytasz jakiś fragment biblijny i czujesz, że odpoczywasz. Albo pojawia się jakaś myśl, jakiś pomysł, jakieś ukojenie lub po prostu nowa inspiracja. Każdy z nas może mieć własne pomysły i metody na zmartwienia. Zdecydowanie jednak nie rezygnuj z tej księgi. To naprawdę dobre słowo. Drugi nasz tekst biblijny stawia nas w roli tych, którzy niosą dobre słowo, którzy się nim dzielą. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I to jest chyba właśnie ta Biblia, którą ktoś musi przeczytać z twojego i mojego życia, zanim sięgnie po tą spisaną. Nasza postawa, nasza uprzejmość, nasza wyrozumiałość to są cudowne lekarstwa na niejedno zmartwienie. A mądrość, którą sami odnajdujemy w Biblii, słowo, które pomogło nam, może zmienić czyjąś perspektywę i nastawienie, czy też przygnębienie. Zachęcam Cię do tego. Dzięki, Panie, za to, że nas znasz doskonale, wiesz dokładnie, gdzie jesteśmy. Dzięki, Panie, za Twoje dobre słowo. Daj nam Ducha Świętego, który niech przypomina nam to słowo i Twoje obietnice. Wejrzyj, Panie, na nasze przygnębienie, dodaj nam sił i zmieniaj nasze myślenie, abyśmy byli wdzięczni za każdy dzień i za wszystko, co z Twojej ręki otrzymujemy. Prowadź nas dzisiaj przez Pana Jezusa. Amen. Życzę wszystkim dobrego, wspaniałego dnia.